Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie, tak widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maria na rozmowy niedokończone. Dziś temat: rok wyborczy w Europie, prognozy zmian. Naszym gościem jest pan dr Jan Wiśniewski. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się ojcze. Pan profesor jest wykładowcą naszej uczelni i koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. W rzeczy samej. Bardzo dziękujemy, że pan przyjął zaproszenie do naszego studia, bo tak można powiedzieć, z konferencji prosto do studia. Tak, rzeczywiście. Dzisiaj mieliśmy konferencję poświęconą II wojnie światowej. Konferencję, ja myślę, bardzo ważną. Mówiliśmy o aspektach dotyczących nie tylko geopolityki, stosunków międzynarodowych, sytuacji Polski przed II wojną światową, ale również o samych działaniach wojennych oraz szczególnie tutaj nacisk położyliśmy na Pomorze podczas II wojny światowej. Represje niemieckie właściwie aż do 1944 do 1945 roku. Też dużo uwagi poświęciliśmy zbrodni pomorskiej. To jest taka nowa nazwa dotycząca zbrodni, którą popełnili Niemcy we wrześniu, październiku, listopadzie 1939 roku. Właściwie w tym pierwszym okresie okupacji szacuje się, że właściwie do marca 1940 roku zostało zamordowanych na Pomorzu około 30 tysięcy ludzi. Tej elity społecznej tutaj szczególny nacisk położyliśmy też między innymi na prześladowania Kościoła katolickiego, na męczeństwo właśnie dużej części duchownych, na przykład diecezji chełmińskiej. No, tutaj wypowiadał się między innymi profesor Schilling, który stwierdził, że niemalże 50% księży diecezji chełmińskiej zginęło podczas II wojny światowej. Tutaj trzeba pamiętać też o męczeństwie na przykład kapłanów duchownych, to nie tylko kler diecezjalny, ale również zakonny, diecezji włocławskiej, która no, poniosła bardzo duże ofiary, chyba procentowo największe w skali całego państwa. I my chcieliśmy o tych kwestiach mówić, o tym przypomnieć. I ta konferencja spotkała się z dość dużym odzewem. Właśnie pytanie, jaki oddźwięk był? Tak, szczególnie wśród młodzieży. Właśnie dziękujemy bardzo za przybycie, mimo że to jest dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Tak, i czasem się to kojarzy z wagarami. Tak, młodzieży. Ale dziękujemy bardzo. Dziękujemy nauczycielom, dziękujemy dyrektorom tych szkół, że zgodzili się z nami współpracować i przysłali tutaj młodzież. Czy ona w niektórych przypadkach sama chciała przyjechać? Ona jest bardzo zainteresowana. No i dzisiaj nawet słyszałem bardzo pochlebną opinię, że było ciekawiej niż na lekcji historii. Więc nie wiem, czy no, to chyba jest, to był komplement, ale ja myślę tutaj, i to chyba powiem z taką powagą, że takie inicjatywy trafiające do młodzieży, choć również do osób nieco starszych, mają bardzo głęboki sens. Uświadamianie pewnych kwestii związanych z naszą tradycją, z historią, to myślę, że no jest naszą misją. My powinniśmy o tym pamiętać. Naród, który ma historię, ma, zachowuje tożsamość. Też ważne były słowa ojca rektora Zdzisława Klawki, który stwierdził dzisiaj, że często zapominając o wojnie, o tych doświadczeniach wojny, społeczeństwa, czy w społeczeństwach narasta pewne napięcie, konflikty międzynarodowe, które mogą przerodzić się w kolejny konflikt. I trzeba pamiętać o tym, co było, bo to wpływa w pewien sposób na otrzeźwienie społeczeństwa, na inne spojrzenie, na takie bardziej chłodne. I rzeczywiście te słowa były według mnie bardzo ważne, bo one pokazują, że jeżeli nie pamiętasz o historii, popełniasz te same błędy. I w tym kontekście myślę, że trzeba
podkreślić, że ta konferencja miała sens. Ona była organizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Dziękuję, bo to przyczynek taki historyczny w tym roku, 80 lat 1 września od wybuchu II wojny światowej. Myślę, że jeszcze będzie okazja, czy w naszej uczelni, takie różnego rodzaju spotkania, ale dziś chcemy też mówić o tym, co nas czeka. Ten rok jest rokiem wyborczym w Europie, tak możemy powiedzieć, bo wybory do Parlamentu Europejskiego już w maju. I chcielibyśmy dzisiaj o takich prognozach, jak pan też doktor postrzega to, bo tak, można powiedzieć, wybory na Ukrainie, na Słowacji, za chwilę w Izraelu, później wybory do parlamentu, ale też w kilku krajach, które są w Europie, też są wybory, czyli dosyć duże zmiany, bo będą wybierali Belgowie, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Grecy, Portugalczycy, a później jeszcze prezydenckie będą na Litwie, Rumunii. No i teraz mamy tą drugą turę na Słowacji. To tak najbliższe wydarzenia. Rzeczywiście, jeśli patrzy się na kalendarz wyborczy, to trzeba tutaj podkreślić kwestie związane z Ukrainą. Ukraina dla Polski ma bardzo duże znaczenie geopolityczne. Na Ukrainę patrzymy z wielkim zainteresowaniem, z drugiej strony z niepokojem. Te wybory, trzeba pamiętać, będą bardzo ważne, prezydenckie. Dlaczego? Na Ukrainie prezydent ma bardzo dużą władzę, czy dość duże uprawnienia. I w kontekście konfliktu w Donbasie, no, to też ma duże znaczenie. Tylko państwo... Można powiedzieć, Ukraina też jest dosyć zmęczona. Czy Ukraińcy zmęczeni, kwestia no, takiego, a nie innego poziomu, jeżeli chodzi o gospodarkę, korupcji, bo o tym też się wiele mówi, że ten naród jest nie tylko zmęczony wojną, tym konfliktem, który cały czas jakby trwa, są w stanie wojny, może nie wszystkie województwa, nie wszystkie regiony to odczuwają tak samo, tego napięcia, tego można powiedzieć jakiegoś zagrożenia, ale myślę, że odbija się to na wszystkich. Tak, rzeczywiście na Ukrainie zarejestrowano 44 kandydatów. To jest, jak nawet na warunki wcześniejsze, to jest no, bardzo duża liczba. 44 kandydatów, którzy cieszą się poparciem od kilkunastu, kilkudziesięciu procent, aż po właściwie kilka procent, czy też wręcz setne procenta. Więc tutaj jest taka sytuacja, że tak naprawdę na Ukrainie my nie wiemy, kto tak naprawdę wygra. Jest na przykład taki kandydat Zełenski, który był kiedyś, czy jest w dalszym ciągu komikiem, dziennikarzem, człowiekiem, który no, w sposób taki dość ironiczny przedstawia życie polityczne tego państwa. Gra w różnych serialach człowieka takiego czasami twardego, czasami właśnie ironicznie patrzącego na życie, które jest tam. Ale to pokazuje, ojcze, jak Ukraińcy tak naprawdę nie wiedzą, kogo mają wybrać. Jest to oczywiście Petro Poroszenko, który jest gdzieś na drugim miejscu, około 14-16% w zależności od ośrodka. Tak. Trzecia jest Julia Tymoszenko, niezatapialna Julia, teraz niektórzy mówią, ale rzeczywiście między tymi politykami są niewielkie różnice. Jeżeli jest 44 kandydatów, to pokazuje, jak trudno będzie stworzyć, czy jak trudno będzie tym osobom, niektórym właśnie, które zajmą czołowe miejsca, zespolić, porwać ze sobą społeczeństwo, bo rzeczywiście społeczeństwo ukraińskie powinno być zjednoczone. A co myślą o obecnym prezydencie i tych kolejnych kandydatach, którzy tak licząc, prawda, głosy, czy patrząc na sondaże, mają największe możliwości? Czym mogą zdobyć dziś Ukraińców? To znaczy,
Pierwsze to jest oczywiście kwestia walki z korupcją. Wszyscy kandydaci powtarzają jak mantrę, że będą z tym walczyć. Tylko Ukraińcy są już, nie wiem czy zniechęceni do tych haseł, ponieważ dotychczasowe elity tak naprawdę głosząc te hasła niewiele robiły. To jest na przykład kwestia Petra Poroszenki, król czekolady, który właściwie został prezydentem po Euromajdanie, po obaleniu poprzednika, tak naprawdę mimo swoich wcześniejszych obietnic nie zreformował państwa. Petro Poroszenko twierdzi, że stało się to z tego powodu, że Ukraina musi toczyć non-stop taki konflikt pełzający właściwie, wojnę hybrydową, jak to niektórzy mówią, w Donbasie. Proszę, pamiętamy przecież kwestię na przykład budowy mostu łączącego również Krym z lądem stałym. Chodzi tutaj o most budowany przez Rosję. I kiedy Rosjanie wybudowali ten most, doszło do kilku incydentów, między innymi zajęcia trzech okrętów floty czarnomorskiej, które zostały przejęte przez marynarzy floty rosyjskiej. I na przykład Petro Poroszenko chciał prowadzić stan wojenny na 3 miesiące na obszarze całego kraju. No, w końcu parlament się zgodził na miesiąc i to tylko na obszarze graniczącym właściwie z Federacją Rosyjską. Więc to pokazuje, że Poroszenko stara się przedstawiać jako polityk taki silny, ale jest oskarżany o to, że z człowieka, który jeszcze przed pierwszą kadencją prezydencką, który był tam na 7., 8. miejscu, awansował, stał się jednym z najbogatszych Ukraińców. No, w pierwszej trójce jest często zaliczany do pierwszej trójki. Więc to pokazuje, że on dba o swój interes, natomiast nie dba o interes państwa. A Ukraińcy już mają dość tego. A wiemy, z kim byłoby nam najbliżej, jeżeli chodzi o taką politykę międzynarodową, bo ostatnimi czasy chociażby ta polityka historyczna, tak? Takie, a nie inne decyzje również na Ukrainie. Zrównano wszystkich z ONU, UPA, prawda, i tych, którzy byli bohaterami, ale tych, którzy też mieli krew na rękach. Więc sprawa ludobójstwa i chociażby tej noweli ustawy o IPN. Ojcze, dziękuję za pytanie właśnie, bo to jest bardzo interesujące ze względu na kandydatów, którzy chcą ubiegać się o urząd prezydencki. Na przykład Petra Poroszenkę my znamy. Wiemy mniej więcej, jak on działa na arenie międzynarodowej. To tutaj najbardziej może nas interesuje. On zresztą podkreśla, że celem jego kolejnej kadencji jest zbliżenie Ukrainy do struktur Unii Europejskiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego. To jest, tutaj trzeba tonować, NATO na pewno nie zgodzi się na włączenie Ukrainy do swojego systemu, do swojego sojuszu z tego powodu, że to jest kraj, który nie ma rozwikłanego konfliktu. Do NATO nie są przyjmowane kraje, które są w jakimś stanie napięcia, szczególnie militarnego, z sąsiadami. To musi być czytelne, muszą być zawarte jakieś traktaty pokojowe. Nie może być otwartego konfliktu. Ale Petro Poroszenko mówi, że on będzie dążył do ściślejszego zespolenia. Tutaj komik, o którym wspomniałem, właśnie zwraca uwagę właśnie na walkę z korupcją, bo rzeczywiście Ukraińcy, wracam do tego tematu, bo on jest takim tematem chyba najbardziej nośnym obecnie. Też duża część Ukraińców, która uciekła czy wyjechała z terenów objętych walkami, też ma za złe obecnym władzom, że tak naprawdę niewiele robią, żeby oni w jakiś sposób godnie żyli. To dotyczy nie tylko mieszkańców Donbasu,
No, dzięki rodzinom często oni funkcjonują, żyją, mają jakikolwiek, no, jak to się mówi, dobrobyt, ale również dotyczy to mieszkańców Krymu, którzy wyjechali właśnie na Ukrainę, uważając, że no, to jest ich ojczyzna, że oni powinni mieszkać, żyć w tym państwie. I tu jest jeszcze Julia Tymoszenko, która też gra hasłami takimi narodowymi. Rzeczywiście to, jeśli no, jeszcze się mieści w pewnych kategoriach, ale jest kilku kandydatów, którzy, no nie chcę o nich mówić tutaj, ale rzeczywiście popierają bardzo radykalne środowiska polityczne, które, no bym powiedział, że są wręcz, no... A na jakie mogą liczyć poparcie? Bo tak radykałowie nieraz, no nie zawsze. No, te ruchy takie nacjonalistyczne też się przyglądamy. No każdy próbuje się komuś tam przypodobać. Trudno jest, ale to jest od 10 do 12–14%. Tylko, że ta destabilizacja życia politycznego na Ukrainie może doprowadzić do zwiększenia poparcia dla rządów, które, czy kandydatów, którzy będą mówić, że są silnymi ludźmi. Oni pójdą właśnie, czy będą walczyć nie tylko z korupcją, z Rosją. To są dość często osoby związane z prawym sektorem. To są osoby, które w pewien sposób no, walczyły na przykład w Donbasie i są niezadowolone z tego, jak te walki wyglądały. Dlaczego? No, państwo ukraińskie tak naprawdę no, zawiodło. Zawiodło oczekiwania swoich obywateli. No, te reformy wojskowe to idzie bardzo powoli. Pewny kryzys w korpusie oficerskim, częste zmiany w generalicji tutaj, jeśli chodzi o dowodzenie jednostkami. To wszystko wpływa na to, że nie ma tej stabilizacji, a Ukrainie obecnie stabilizacja jest najbardziej potrzebna. Tylko no, tutaj dochodzimy właśnie do tych kwestii, które no, są właściwie niezależne od społeczności międzynarodowej. No, Polska wspiera Ukrainę i myślę, że to jest no, wsparcie dość konkretne. Ukraińcy mogą liczyć na Polskę, szczególnie w kontekście stosunków międzynarodowych. No, my na pewno, obowiązkiem Polski jest wspieranie Ukrainy, ale te zaszłości historyczne, o to mówiliśmy sobie, nie wiem, z miesiąc temu właśnie tutaj, są bardzo duże. My w ciągu tych 20 ostatnich lat, czy 20 kilku lat, nie rozwiązaliśmy tych kwestii. I teraz wszystko się nałożyło. Konflikt w Donbasie, polityka historyczna. Właściwie tak naprawdę Ukraińcy szukają nowej tożsamości narodowej. Dlaczego? No, proszę zobaczyć, na jakich wzorcach mają tworzyć się własne państwo? Te wzorce z lat 90. no nie są, uważam, aktualne. To jest wtedy przecież powstanie oligarchii właściwie na Ukrainie, wpływów, walk. No, ja zawsze powtarzam też studentom, że Ukraina w 91 roku, kiedy wchodziła w etap niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego, poziom życia w tym państwie był wyższy niż w Polsce. Czy ojciec właśnie pomyślał, że wtedy taka sytuacja była. Też bardzo duża liczebność, przecież to jest duże państwo, większe znacznie od Polski, wtedy ponad 55-56 milionów mieszkańców, a teraz? No tylko też zawsze pytanie, czy mogła być do końca niezależna, bo, tak, bo najczęściej z tym kraje, które wyzwoliły się, pod, tak powiemy, spod okupacji takiej komunistycznej, spod jakiejś zależności. Pytanie, na ile potrafią być niezależnie. Panie doktorze, a idąc trochę dalej, bo mówimy w Europie ten rok wyborczy, bo i w Polsce tak, za chwilę te wybory do Parlamentu Europejskiego, na jesieni tak, do Parlamentu, do Sejmu. Ale chciałem zapytać o Izrael, bo to już za chwilę, w kwietniu wybory, tam też zmagania, chociażby zabiega też o względy Benjamina Netanyahu i z tymi, z którymi teraz pracuje. Tam też kilka partii
konkretnych, powstała teraz nowa. Jak pan to postrzega? Bo tutaj też, nie wiem, nie mówię, że zarzewie konfliktu, ale te kwestie historyczne, też myślę o taką politykę międzynarodową, znaczenie tej polityki dla jednej i dla drugiej strony, jak my na siebie patrzymy, nieraz przy takich okazjach, jak właśnie wybory, no politycy czasem idą krok za daleko albo na wiele sobie pozwalają, tak? Mówiąc, że nie wiadomo co zrobią, albo pokazują nieraz na jakieś inne oblicze siebie. Tak, rzeczywiście jest taka sytuacja obecnie w Izraelu po rozwiązaniu Knesetu pod koniec 2018 roku, w grudniu 2018 roku. Tak naprawdę Benjamin Netanyahu gra kartą silnego człowieka. Człowieka, który no, umie dużo załatwić. To jest mąż opatrznościowy tak naprawdę dla Izraela. Ciążą na nim zarzuty korupcji. On uważa, że to jest po prostu gra przeciwników politycznych, zresztą prokuratora generalnego dość krytycznie ocenia, szczególnie jego pracę, jego poglądy polityczne. Oficjalnym powodem rozwiązania Knesetu było to, że duża część społeczeństwa izraelskiego, bardziej takiego świeckiego może bym tak powiedział, chciała, ażeby ta... Mniej ortodoksyjnego, o tak. O, chyba tak. To byłoby cenniejsze. Tak, to zgodzę się, ojcze. Chcę ograniczenia praw, przywilejów ortodoksyjnych Żydów. Oni mają dość duże przywileje dotyczące nie tylko spraw finansowych, podatkowych, duże dotacje otrzymują, szczególnie szkoły, ale również nie muszą służyć w armii izraelskiej. I to nie podoba się dużej części społeczeństwa, które, no, proszę zobaczyć, w Izraelu służą nie tylko mężczyźni, również kobiety. I kiedy duża część społeczeństwa nie bierze na siebie tych obowiązków, no, ta większość, no, patrzy na nią, no, z niesmakiem, bym tak powiedział. I to widać. I ta społeczność ortodoksyjnych Żydów, ona się zwiększa. Jest tam... I tu przy okazji tych wyborów może się coś zmienić, tak? Zależy, kto dojdzie do głosu. Tak, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to kwestia właśnie korupcji. Ale Benjamin Netanyahu, to widać właśnie nawet na przykładzie konferencji w Warszawie. On staje się, on chciałby, żeby wszystko, co jest bardziej na prawo od niego, zostało mu podporządkowane. On gra, no, bym powiedział, kwestiami wręcz nacjonalistycznymi. To się odbiło rykoszetem również na nas. No, jego skandaliczne słowa właśnie, które właściwie sankcjonowały też powiedzenie jego ministra spraw zagranicznych o odpowiedzialności Polaków wręcz za zbrodnie na narodzie żydowskim tutaj na terenie ziem polskich. No to po prostu, no, inne słowo, skandaliczne to nie przechodzi tutaj, ale rzeczywiście on tą retoryką skupia tą najbardziej centrową i prawicową część społeczeństwa. Też i druga ważna kwestia. Niektórzy zarzucają Netanyahu, że wręcz eskaluje konflikt, szczególnie z Iranem, na terenie Syrii, wysyłając samoloty, bombardując pozycje bojowników. A jak się ma do tego jego ostatnia obecność w Warszawie na szczycie? To znaczy, to było mu potrzebne, ponieważ on toczy pewną grę, jeśli chodzi o Iran. Iran jest właściwie, wyrasta na największego przeciwnika politycznego, militarnego Izraela na Bliskim Wschodzie. Ten konflikt widać... Tak szuka sojuszników. Tak, szuka. Też chce być przedstawiany w społeczeństwie jako taki mąż opatrznościowy. Zobaczcie, jak mnie nie będzie, to ci inni mogą sobie z tą rolą nie poradzić. Tutaj też gra i z takim argumentem, że ma świetne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a szczególnie z Donaldem Trumpem. To też jest ważne. Przecież a takie wewnętrzne napięcia, bo w samym Izraelu wiele napięć, pan mówi tak kontrowersyjnie, bo kwestia korupcji, ale no, kwestia Palestyny też... wiele ma, można powiedzieć, do życzenia.
Aczkolwiek ktoś tak mówił, że od kiedy stawiano mur, mniej, znacznie mniej zamachów, znacznie mniej tego takiego zagrożenia bezpośredniego w Izraelu. Tak, kwestia zagrożenia terrorystycznego na pewno się zdecydowanie zmniejszyła i to Izraelczycy doceniają. Natomiast on tutaj gra taką rolą też antypalestyńską, czy odgrywa taką pewną rolę antypalestyńską. Dlaczego? On właśnie dzieli właściwie Izrael na dwie części, na tą żydowską, nieżydowską, ale ta część palestyńska ma dość duży przyrost naturalny. I to nie chodzi o zachodni brzeg Jordanu czy Strefę Gazy. Po prostu w samym Izraelu ci Arabowie, ci Palestyńczycy, którzy tam mieszkają, mają duży przyrost naturalny i ich coraz jest więcej. Oni wprowadzają swoich posłów do Knesetu, a on ich po prostu ignoruje lub wyraża się o nich w sposób rasistowski. No i to jest rzeczywiście duży problem. Też rzeczywiście... Czy myśli pan, że te wybory rozwiążą te problemy tak samoistnie? Nie, nie. To myślę, że ojcze, od 47 roku, 49 roku próbujemy rozwiązać, bo to nie tylko Izraelczycy, Palestyńczycy, ale również inne państwa próbują rozwiązać ten konflikt. Do tej pory się nie udało. Było kilka większych wojen. Były mapy drogowe, jest też teraz plan amerykański, ale ja myślę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej bez rozwiązania konfliktu w Syrii oraz jeszcze w Jemenie, myślę, że tutaj nie ma co liczyć na jakiekolwiek porozumienie, jeśli chodzi o Izraelem, między Izraelem a państwami muzułmańskimi. Z tego powodu, że oczywiście Arabia Saudyjska teraz nagle stała się sojusznikiem, co prawda, Izraela, ale to jest po prostu z przyczyn praktycznych. Ona jest w koalicji przeciwko Iranowi. Sunnici, szyici, Izrael zaczyna troszeczkę grać na jedną stronę, ponieważ Arabia Saudyjska jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Panie doktorze, wracając do Europy, kwestia Brexitu, mamy referendum 2016 rok i teraz próba pracy chociażby pani Theresy May nad tym, by Parlament Brytyjski zdecydował się, jak to będzie wyglądało. Też kwestia Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która do tego podchodzi, ale dziś stało się coś takiego, że petycja wzywająca Theresę May do anulowania Brexitu i wstrzymania procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podpisał 900 tysięcy osób. Zablokowało też serwery parlamentu. No i pytanie, jak to może skutkować? Czy co tak naprawdę może się dziać? Bo czy sprawa Brexitu będzie rozwiązana do wyborów parlamentarnych, które są w maju, czy przeciągną się aż do czerwca, więc jak ta sprawa będzie wyglądała, czy to będą, nie wiem, zawieszone głosy, bo te głosy miały się rozłożyć między kraje Unii Europejskiej, między innymi chyba Polsce też się miało coś dostać. Tak, jeden głos łącznie teraz. 52. 705 głosów na cały parlament. Te głosy właśnie w parlamencie, tam 751 chyba było poprzednio. Teraz jest 705, bo część głosów przedstawicieli Wielkiej Brytanii zostało przekazanych innym państwom. No, najwięcej głosów przejęli Francuzi i Hiszpanie. Trzeba o tym pamiętać. Te państwa zostały jak najbardziej docenione. Polska otrzymała tylko jeden głos więcej. Więc to też jest taka kwestia. Może dlatego, żeśmy paktowali z Brytyjczykami, że zawsze to był taki sojusznik. My dla nich, a oni dla nas, czy nie? To czynniki chyba też demograficzne, liczebność odgrywała, ale rzeczywiście... Czyli Wielka Brytania nie przyznaje głosów, komu chce. Nie, nie, nie. To nie jest tak. Natomiast jest widać, ojcze, to, że odejście czy osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii w Europie, w skali tutaj również Unii Europejskiej, bo mimo wszystko Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, też wpływa na pozycję Polski.
Polska, Wielka Brytania w ostatnim okresie dość ściśle ze sobą współpracowały. To nie tylko na kanwie współpracy międzyrządowej. Proszę tutaj pamiętać, że na przykład dochodziło do spotkań międzyrządowych. Na przykład ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony, taka kwadryga się spotykała raz w Londynie, raz w Warszawie. Dyskutowano o pewnych problemach jednego i drugiego państwa. Na to tutaj wskazywało właśnie tą bliskość. I teraz odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej też wpłynęło na to, że my tak naprawdę nie mamy takiego państwa, sojusznika, z którym mieliśmy... Czy pan, że zachwieją się te relacje? To znaczy relacje będą dobre, ale nasz wpływ w Unii Europejskiej będzie mniejszy z tego powodu, że my nie będziemy mieli tego sojusznika. Proszę zobaczyć, w Hiszpanii jest raczej rząd socjalistyczny, który ma troszeczkę inne poglądy, między innymi na Unię Europejską. Polska może liczyć tak naprawdę na tylko poszczególne partie, czy z Włoch, czy z Hiszpanii, czy po części również na Węgry Orbana. Ale tutaj ostatnio przekonaliśmy się, że Orban realizuje własną politykę. Ona jest w dużej mierze zbieżna z polityką polską, ale on pozostawia sobie dość dużą swobodę. Też chociażby ta wspólnota krajów trochę niezależnych, prawda, Czechosłowacji, Węgier, Czech, nawet ostatni trochę taki podział, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, ten pakiet taki bezpieczeństwa, pakiet energetyczny, to tutaj też ta Grupa Wyszehradzka, widzimy, że jakieś takie zachwianie, rozbicie, jeżeli chodzi o te kwestie, ma miejsce. Tak, rzeczywiście każde z tych państw Grupy Wyszehradzkiej ma własne cele. Widać, że my jako grupa tych państw mamy, czy staramy się mieć wspólne stanowisko względem Unii Europejskiej, względem Brukseli. Często są konsultacje i te konsultacje dość dużo przynoszą. Natomiast jeśli chodzi o politykę na przykład skierowaną na zewnątrz Unii Europejskiej, tutaj są rozbieżności. Proszę zobaczyć, prezydent Czech, Miloš Zeman, to człowiek, który raczej jest prorosyjsko nastawiony. Tutaj też teraz wybory na Słowacji, to też trudno powiedzieć, w którym kierunku tak naprawdę Słowacja pójdzie. Węgry, które tak naprawdę starają się mieć dobre stosunki i z Rosją, i z Unią Europejską, szczególnie teraz, kiedy Viktor Orban w pewien sposób spacyfikował państwa takie jak Niemcy i Francja. Dość sprytny sposób. Po prostu ogłosił, wybrał, oczywiście rząd, ale to kierowany przez niego, olbrzymie, jak to powiedzieć, zakupy, jeśli chodzi o uzbrojenie. Armia węgierska postanowiła zakupić bardzo dużo sprzętu wojskowego pochodzącego z Niemiec. Chodzi o czołgi, artylerię, tutaj samobieżną. Bardzo dużo śmigłowców i to między innymi z koncernów głównie produkujących we Francji. I to w pewien sposób stępiło ostrze tych nacisków. Co prawda Fidesz zostało wykluczonych z frakcji właśnie w parlamencie, tutaj należało, ale rzeczywiście, przepraszam, nie wykluczone, zawieszone. Zostało zawieszone. Więc myślę, że on umie się poruszać. Z drugiej strony dobre relacje z Rosją. Tutaj będąc ostatnio nawet w Moskwie, rozmawiając z kilkoma osobami, one stwierdziły, że na przykład dzięki tej polityce Węgrzy otrzymają na przykład dokumenty, materiały archiwalne dotyczące okresu powojennego, na co Polska nie może liczyć. Więc to jest, też obrazuje, że Viktor Orban i Węgry w pewien sposób umieją pogodzić
jedną i drugą stronę. Czy no, tutaj chodzi o bardziej no, taką politykę, która przynosi korzyści Węgrom. No, patrząc na wzrost gospodarczy, no, to Węgry razem z nami rozwijają się bardzo szybko, więc no, to jest efektywne. Patrząc na wybory do Parlamentu Europejskiego, myśli pan, że coś się zmieni? Bo wielu mówi, że no, dobrze, gdyby się zmieniła ta Komisja Europejska, żeby się zmienił układ parlamentu. Tam też konkretne frakcje, dosyć duże, tak patrzyłem, że dosyć mocno lewicujące, czy takie bardzo liberalne podejście, więc może Polska z taką propozycją, jaką ma dziś Prawo i Sprawiedliwość, miałby cały czas jakiś taki ruch oporu, patrząc na Parlament Europejski. Ale co pan sądzi o naszym tutaj układzie sił? Bo pojawiła się dosyć duża koalicja. Ja pamiętam taką wypowiedź pana posła Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej z zeszłego roku, z grudnia, który powiedział na antenie Polskiego Radia, że ciężko przyjąć, by PO startowała razem z Lewicą. Tak mówił w grudniu. Dziś widzimy, jak koalicja PO wygląda, z kim zawiązała koalicję. Jeszcze kolejne inne propozycje, takie jeszcze bardziej skręcające na lewo. Czy taka będzie Europa? Jaka będzie Polska? Ja myślę, że widać w wielu krajach europejskich, że dotychczasowa polityka, czy to Komisji Europejskiej, czy po części Parlamentu Europejskiego, nie znajduje zrozumienia. Po prostu społeczeństwa tych krajów chcą czegoś innego, bo podróżując, czy będąc na przykład w Paryżu, właśnie podczas wykładów, rozmawiając z ludźmi, zauważyłem, że tam istnieje taka potrzeba, żeby ci urzędnicy brukselscy rozumieli, o co nam chodzi, jakie są nasze główne problemy, główne bolączki. Ta Bruksela to jest oczywiście taka troszeczkę mityczna, ale to jest grupa osób, czy dość duża grupa osób, która żyje troszeczkę w takim kokonie i do końca nie zdaje sobie sprawy z problemów, które są w poszczególnych krajach. To jest grupa osób, urzędników dość często, czy nawet wysokiego stopnia, wyższych właśnie, na wyższych stanowiskach. Ona do końca, ta grupa, nie rozumie potrzeb zwykłych obywateli, którzy mieszkają no, w bardzo odległych od Brukseli regionach. I urzędnikowi jest... zawsze łatwo się oprzeć o prawo, tak? Powiem, tak. Że tak prawo stanowi, tak prawo, które ustanowił parlament, my tak, mamy je wypełnić. Ale proszę zobaczyć, we Włoszech to coraz bardziej widać. We Francji no, ten bunt żółtych kamizelek to nie jest tylko bunt przeciwko Macronowi. Emmanuel Macron oczywiście no, zasłużył się na gniew dużej części Francuzów. Ale to jest taka walka z systemem politycznym, z sytuacją właśnie we Francji, ale również proszę zobaczyć, jak negatywnie oni są nastawieni wobec Brukseli, wobec Komisji Europejskiej. Ja myślę, że te wybory, no mam taką nadzieję, nieco zmienią układ sił w samym parlamencie, bo rzeczywiście parlament ma coraz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o jak gdyby takie zarządzanie, wpływ poprzez swoje decyzje, uchwały Parlamentu Europejskiego, ale widać, że ta grupa urzędników to jest grupa, która w pewien sposób, to niezależnie od narodowości, ona się czuje Europejczykami, takim cudzysłowiu, i ona uważa, że to, co ta grupa uważa za słuszne, jest dobre dla całej Unii, dla wszystkich regionów. Nie do końca to jest prawdziwy obraz. Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego, tak widzów w Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Słuchaczy prosimy o telefonowanie na numery Telewizji Trwam. Podaję numery do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012,
Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-300 i 536-600-400. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. Czekamy też na telefony słuchaczy Radia Maria i widzów Telewizji Trwam z zagranicy, 48-56-657-00-13 i drugi 48-56-657-00-14. Dziś rok wyborczy w Europie, prognozy zmian. Naszym gościem jest pan doktor Jan Wiśniewski. A pan myśli o tym, kto w Polsce, jak będzie głosował, bo pojawiają się też nowe, czy można powiedzieć tak, są nowe propozycje. I patrząc na lewo, tak bardzo skrajne, na prawo, też mówimy o tym, że jednak takie czynniki, którymi, bo wiara nami powoduje, prawda, czy to taka dbałość też o Polskę, czy to stoi wbrew bycia Europejczykiem, czy też nie, bo tak jak pan nawet powiedział, że wielu nie mówi Polska, czy po polsku tak myśląc, będąc w Europie, czy w Parlamencie Europejskim, ale że musimy być Europejczykami, żebyśmy nie byli właśnie na samym końcu, żebyśmy byli silniejsi, musimy być Europejczykami. Ja myślę, że trzeba zachować tożsamość. Tutaj raczej według mnie to powinna być ojczyzna narodów, a nie jakaś federacja. Jest taki troszeczkę nacisk, ale ja myślę, że widać pewne zmiany, że już nie ma takiej polityki bardziej takiej otwartej, szczególnie medialnej, jeśli chodzi o budowanie tożsamości takiej ogólnoeuropejskiej. Tutaj troszeczkę to zostało zatrzymane. Mówi się w kategoriach bardziej narodowych, oczywiście interesie europejskim. I ja myślę, że to jest bardziej właściwe. I teraz te nowe wybory potwierdzą to. Te wybory mają duże znaczenie nie tylko w Polsce, bo to jest taka preludium do wyborów parlamentarnych jesienią tego roku, ale również wybory mają duże znaczenie na przykład we Francji. To jest pewnego rodzaju plebiscyt poparcia dla urzędującego prezydenta. Też duże znaczenie mają w Niemczech. Angela Merkel rzeczywiście patrzy na to, co się dzieje. Te wyniki są bardzo ważne. Co prawda jeszcze w tym roku będą głosowania w 4 landach chyba niemieckich. One na pewno będą miały wpływ na formę rządów w ostatniej kadencji tak naprawdę Angeli Merkel. Ona zapowiada. W każdym landzie chyba trochę inne myślenie, prawda? Inna troszeczkę ocena tak. Tutaj tego, co robi pierwszy chyba będzie w Bremie. To jest jeden z mniejszych landów. Tam myślę, że koalicja CDU CSU będzie chyba miała większe poparcie, ale również tutaj będzie na wschodzie Niemiec. I to jest wielki znak zapytania, jeśli chodzi o poparcie dla koalicji, którą właściwie kieruje urzędująca pani kanclerz. Rzeczywiście to ma duże znaczenie. To jest, ja myślę, że w kontekście też wyborów, roli Parlamentu Europejskiego, ale również trzeba pamiętać, że ten Parlament Europejski będzie miał też wpływ na nową Komisję Europejską, też na pewno tu przewodniczący Rady Europejskiej. No to są jak gdyby funkcje, które trochę się, trochę łączą się właśnie z kompetencjami Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że to jest realna już władza. To w dużej mierze też w takich krajach, jak ojciec mówił, Irlandia, też kraje takie jak Rumunia, po części Bułgaria, to również odegra istotną rolę. Teraz też pewne kontrowersje budzi kampania wyborcza Fidesz, Orbana właśnie na Węgrzech, kiedy kilka postaci tam jest bardzo negowanych. Właśnie sam widziałem, wracając ostatnio właśnie z Rumunii, billboardy z dwiema osobami, które tam dość negatywnie były przedstawiane. Więc to rzeczywiście. Tego pewnie w kampanii nie uniknie nikt. Odbierzemy pierwszy telefon. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Bogdan z Zamojskiego. Prosimy. Ja mam okazję jak już dodzwonić, zawsze mam szczęście w sprawach obronności, kiedyś słyszałem temat. I dzisiaj właśnie wspaniały temat jest prognozy zmian w Europie. Ja mieszkamy też przy granicy wschodniej. Jakoś tam, no powiem szczerze, tę Europę u nas tak nie bardzo widać. Jesteśmy granicą Unii, granicą NATO, granicą Polski, ale granica Unii, granica wschodniej Europy i zachodniej jednak prawdopodobnie to, co widzimy, jak się jeździ po Polsce, dzięki temu Schengen troszkę na zachodzie, bo mam rodzinę też i w Niemczech i w Anglii. Jednak ta Europa została prawdopodobnie na Odrze, no może na Wiśle trochę. Tak jak przyjeżdżają do mnie kuzyni, mówię, wie pan, i sąsiedzi i tego, mówię, jednak to Polska między Odro, a Wisło troszkę widać, ale przyjechać most w Puławach, mówi, w tamtą stronę nad Bóg, to mój między Wisłą a Bogiem, to PRL dalej, mówi, tam Unii Wielkiej nie widać, ani zmian, ani tego. No ale a propos prognozy zmian. No jak to powiem szczerze, jako starszy człowiek jestem w koło 70, jak to mówią ludzie u nas na Stalina urodzony, całe te przemiany Polski, jak to się mówi, przeżyłem. Liczyliśmy na większe prognozy, liczyliśmy na więcej tych z Unii. To powiem szczerze, my tu na byłami tu na wschodzie. Tutaj to nie za bardzo tutaj widać tą Unię u nas. I po prostu tak powiem szczerze, jak przychodzą ludzie do mnie, bo tam troszkę handel, troszkę warsztat dorabiamy do emerytury. Tak szybko, żeśmy za przeproszeniem wepchnięcie do tej Unii zostali. Do NATO może też bez wielkich przygotowań. No bez przygotowań jesteśmy. I no ja powiem, co ja mogę powiedzieć, po prostu chłop za przeproszeniem. I to, co się widzi i obserwuje. Szansa była. Szansy mieliśmy i szansę mamy jeszcze. Tylko na litość boską, jak mówią ludzie, którzy przyjeżdżają z zachodu, skończmy te kłótnie, skończmy te właśnie. Skończmy nam rzeczywiście, bo to jest taki przysłowie chłopskie, gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Nie daj Bóg, żeby, jak to powiem tu szczerze, wróg przepłynął przez Bóg. Bo my tu mamy, no, kiedyś już wspominałem, dzwoniąc wcześniej, może u tego tematu, ale ten Wołyń się nie skończył. Ta zimna wojna też praktycznie nie. To może krwawe tylko nie jest, ale słowna dalej trwa to wszystko. No ja bym może jeszcze poruszył krótką taką sprawę prognozy dla Polski. Jak już wspomniałem, były wielkie prognozy. Były wielkie. Syn pojechał 20 lat temu, już w Anglii pracuje, jeszcze przed wejściem do Unii. Z początku mówił, tato, nie daj Bóg nam Polsce Unii, mówi. Te zmiany nie wytrzymamy. Ale ja wiem, no trudno coś mi w tej chwili powiedzieć. Zmienił troszkę sens zdanie, bo już tam, jak to mówię, 20 lat pracuje w Peterborough w Anglii. Ma swój zakład, ma swój tego, ustatkował się. Trochę ten przestraszył się tego Brexitu. Ale mówi, że raczej kto pracuje, kto chce pracować w Anglii, płaci podatki, nie podpada, tam nie ma problemu z policją, z tym. No raczej mówi, chyba nie wygoną, że tak powiem, w brutalny sposób. I liczy na to, że będzie tam pracował, bo już tam był i w urzędach i pytali, tam w ambasadach, w ataszatach, tam wszędzie mówi. To mówi, kto tam nie ma, że tak powiem, papiery naklepane, to raczej i nie ma problemów, to raczej mówi, tam zostanie już tyle lat, co on tam tego. No ja wiem, co jeszcze można powiedzieć. No... My tu powiem szczerze, tak wielkiej tej Unii nie odczuwamy. Panie Bogdanie, to myślę, że to wystarczy. Dziękujemy za pana głos. Syna pozdrawiamy. Pewnie rodzinę założył, czy nie? Udało się już? Wspaniałe te prumaty. W ogóle w telewizji trwam. To jedyna audycja, w której możemy my, ludzie, się wysłowić, powiedzieć na temat. Na prostych ludzi, słuchajcie. Sami te włodarze mają tam w tej Warszawce, w ciapach, przy biurkach, po te 300 zł, jak to mówią, ludzie na godzinę zarabiają. Oni mają swoje tematy, swoje problemy, a my tutaj mamy naprawdę problemy. Panie Bogdanie, dziękuję bardzo. Nie wiem, kto te 300 zł zarabia, bo to byłyby fortuny w tych urzędach, a widzimy, że urzędnicy też wychodzą. Nauczyciele domagają się o swoje, wielu gdzieś mówi, że jakiś tam, no, chciałoby lepiej, tak jak pan mówi, że też ta Unia nie za bardzo na wschodzie wygląda. Panie doktorze, jak kwestia Unia 15 lat, NATO 20 lat, tutaj pan Bogdan mówi Zamojszczyzna, południe, czy to rzeczywiście te dwie, trzy nawet prędkości są odczuwalne jeszcze? Rzeczywiście jeszcze są odczuwalne, ale może po kolei. Najpierw chciałbym tutaj powiedzieć o NATO. W 1999 roku, w marcu 1999 roku, kiedy Polska wraz z Czechami, Węgrami wchodziła do NATO,
odczuliśmy w pewien sposób, że zwiększa się nasze bezpieczeństwo. To nie było tak widoczne. To był okres takiego odprężenia. Wszyscy myśleli, że mamy przed sobą, nie wiem, 40-50 lat spokoju, wymiana handlowa będzie kwitła, a nagle okazuje się, po 14-15 latach od tego faktu, że NATO jest nam bardzo potrzebne. Proszę zobaczyć, gdyby NATO nie było, jak my, Polska jako kraj czułaby się w kontekście konfliktu na Ukrainie? Proszę właśnie odpowiedzieć na to pytanie właśnie też do pana Bogdana. Ja myślę, że my... On cały czas mówi, to napięcie czuję, więc jakby tak, tak było... Tak, i rzeczywiście, ale my czujemy się bezpieczniej, bo jesteśmy w sojuszu, który no, w pewien sposób dba o swoich członków. Ja zawsze tu o artykule 5 wspominam również, który mówił, że jeżeli jeden kraj zostanie zaatakowany, pozostałe kraje powinny wspomóc właśnie tego swojego sąsiada, tego swojego członka. Więc kraje nadbałtyckie. Proszę zobaczyć, gdyby nie NATO, co by się tam działo w 2014-15 roku? Jak one by zareagowały na to, że przecież na przykład Krym został włączony do Federacji Rosyjskiej, a na przykład w Estonii, na Łotwie jest blisko 30% mniejszości rosyjskiej, a na przykład w części Estonii, okręg Narwy, no tam oni stanowią 90 kilka procent. Przecież to mogłoby się powtórzyć. Ale dzięki NATO te kraje i po części również Polska czują się bardziej pewne. Do takiej aneksji tak, niełatwo dojdzie. Tak, to jest ważne. To trzeba podkreślać. Drugie, zawsze trzeba też myśleć o rozwijającym i czy terroryzm, mimo wszystko NATO też współpracuje. A kwestia Unii Europejskiej, umiejętności wykorzystania środków chociażby. No kwestia, czy nas więcej kosztuje, czy mamy więcej zysków z tego, że przystąpiliśmy do wspólnoty krajów Unii Europejskiej? Ja myślę, że mamy znacznie więcej zysków, jeśli chodzi o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Rzeczywiście poziom życia, poziom dobrobytu, nasze pensje rosną, ale my startowaliśmy z dość niskiego pułapu. Ale to nie dlatego, że nam ktoś w parlamencie czy z Komisji Europejskiej każe. Ale to w dużej mierze i wina Brukseli, i wina Warszawy, rządzących w Warszawie, że te szczególnie wschodnie obszary państwa polskiego były no, nieco omijane, jeśli chodzi o inwestycje publiczne, o wsparcie też gospodarcze, ekonomiczne. To dopiero zaczęło się no, niedawno zmieniać. Też taki problem mają teraz takie państwa jak Rumunia czy Bułgaria, które na wschodnich obszarach no, poziom życia, szczególnie właśnie w tych dwóch krajach, jest no, na bardzo niskim poziomie. To jest, nie wiem, czy dobrze pamiętam, około 40% średniej unijnej. No, a tutaj jednak mimo wszystko tereny no, polskie są o 20-30% no, do przodu, więc rzeczywiście no, jest zmiana. Ta Unia przyniosła nie tylko wzrost wymiany handlowej, ale również takiego pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego. Natomiast to jest kwestia ekonomii. Natomiast trzeba odróżniać kwestie handlu, kwestie gospodarcze od kwestii politycznych. Ja myślę, że Unia Europejska w kwestiach finansowych, gospodarczych jest pożądana. Oczywiście bez wprowadzenia na terytorium Polski euro, ale trzeba to odróżniać od kwestii politycznych, które no, troszeczkę nas niepokoją, bo kilka lat temu widzieliśmy zbyt daleko idącą ingerencję władz Brukseli, władz Komisji Europejskiej w działania poszczególnych państw. I to uważam było powodem tego, że te społeczeństwa poszczególnych krajów zaczęły się baczniej przyglądać i poczynaniom Brukseli i dość negatywnie oceniać. To zostało zresztą później wykorzystane w lokalnej polityce. No i mamy tego efekt. I rzeczywiście tutaj my musimy mieć
realny wpływ na to, co dzieje się w Brukseli. Szczególnie chodzi o politykę, o kwestie prawne, o kwestie ustrojowe wręcz. Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże. Przy telefonie Andrzej, dzwonię z Tychów. Ja słucham z uwagą wypowiedzi pana doktora i z pewnego rodzaju zdziwieniem, ale również z satysfakcją muszę stwierdzić, że pan doktor we wcześniejszych swoich wypowiedziach, kiedy mówił głównie o tym, jak obecnie kształtuje się polityka Unii i naszych sojuszników, pan doktor przyznał czy potwierdził kompletną klapę w polityce zagranicznej obecnego rządu. No bo po pierwsze padło takie stwierdzenie, że nasz jedyny taki prawdziwy sojusznik być może, bo to myślę, że nie do końca jeszcze jest sprawa przesądzona, ale być może opuści Unię, prawda? Mówię o Wielkiej Brytanii. Drugi nasz sojusznik, który no, jest bardzo ostatnimi laty hołubiony, gra w dwa ognie, bo z jednej strony mieni się być właśnie naszym wielkim sojusznikiem i przyjacielem, powiem tak kolokwialnie, a z drugiej strony mamy to, o czym mówił pan doktor, czyli kupno karakali, z których my wycofaliśmy się parę lat temu, kupno uzbrojenia od Niemiec, w stosunku do których my, nasz rząd wysuwa ciągle jakieś nowe roszczenia i generalnie prowadzi taką trochę niezdrową politykę, grając gdzieś tam na emocjach. No i postawa wobec Rosji, która już dla mnie jest jakby zupełnie oczywista, czyli to, co również pan doktor potwierdził, Orban jest politykiem wytrawnym, który na pierwszym miejscu zawsze będzie stawiał swój interes. Natomiast my, jak również pan doktor to podkreślił, zostaliśmy w zasadzie no, sami, bo nie możemy liczyć ani na Francuzów, ani na Hiszpanów, ani na Niemców tak naprawdę. Słowacy i Węgrzy, jak pokazałby chociażby ostatni szczyt w Warszawie, gdzie miało nie dojść do spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Tel Awiwie, postawa Węgrów, Czechów, Słowaków i Węgrów okazała się jednak być inna, bo polecieli do Tel Awiwu, niby w celu, nie wiem, rozmów bilateralnych, ale jednak polecieli. Więc to wszystko pokazuje i słowa pana doktora bardzo wyważone i bardzo rozsądne pokazują, że no niestety ta nasza polityka zagraniczna, szczególnie w obszarze Unii, leży. Ostatnia konferencja na temat Bliskiego Wschodu również pokazała, czy konkretnie Iranu, również pokazała, że potrafiliśmy się na jednej konferencji skłócić z dwoma śmiertelnymi wrogami, z Izraelem i z Iranem. Ja wiem, że tutaj premier Netanyahu nie ma swój wkład w to, co się stało. Ale no, myślę, że trochę nasi dyplomaci i nasza polityka zagraniczna przypomina takie przedszkole, a nie politykę dużego kraju w środku Europy, w sercu Unii Europejskiej. I myślę, że no niestety, ale wszyscy za to gdzieś w którymś momencie zapłacimy. Przyjdzie nam za to zapłacić i ktoś nam za to wystawi rachunek. Także tak to się wydaje, tak to jest i pan doktor może nie wprost, ale przytaczając te fakty, jednak to podkreślił. A co do zysków i strat, no myślę, że na pewno jest więcej zysków niż strat. Myślę, że nawet ta Zamojszczyzna, o której mówił mój przedmówca, również czerpie z tej Unii. Może faktycznie mniej, ale jednak też tam czasami bywam i widzę, jak ta Zamojszczyzna się zmienia. I myślę, że należy trochę więcej zawsze mieć pozytywnych emocji i nastawień, niż wskazywać, że ta Unia taka brzydka, taka B, wyprowadzać flagi, bo to się suma sumarum nie do końca i zawsze opłaca. Życzę miłego wieczoru i pozdrawiam was. Dziękujemy, z Panem Bogiem. No toż, co sami potrafimy zrobić, myślę, to też, że mamy nawet możliwości, tak, żeby się samym tak, ja rozwijać. Tutaj do szanownego przedmówcy. Bardzo rozsądne stanowisko. Ja myślę, że troszeczkę nadinterpretacja moich niektórych słów tam była. Mówiłem w kontekście tutaj głównie działań w Unii Europejskiej, natomiast ja myślę, że Polska ma kilka atutów, które no, wykorzystujemy. To nie jest tak, że my jesteśmy jak gdyby samotni. Proszę zobaczyć, to jest tak.
Po pierwsze, no, możemy liczyć na Stany Zjednoczone. Oczywiście to jest w pewnym sensie związane z tym, że też i kupujemy uzbrojenie, no, jeżeli tak dość szczerze mówimy, ale ten nasz sojusz przynosi nam realne korzyści. Nie tylko obecność armii amerykańskiej na terytorium Polski zwiększyła bezpieczeństwo. Proszę zobaczyć, i tu różne są oceny, ale ja myślę, że jedna jest właściwa. Amerykanie są na terytorium Polski, stacjonują, a przez samą nawet obecność zwiększają bezpieczeństwo. Też zasoby militarne USA na terytorium Polski też w pewien sposób wpływają na uspokojenie pewnych aspiracji. Trzeba wiedzieć, że jeżeli, no, nie daj Boże, ale to gdyby Polska była zaatakowana, na pewno Stany Zjednoczone by odpowiedziały. No, jeżeli ktoś jest atakowany, żołnierze na przykład polscy byliby atakowani, nie wiem, na terenie jakiegoś państwa, to oni by odpowiedzieli ogniem, bo to jest agresja. Ja myślę, że nawet patrząc na tą kwestię, no, wojska amerykańskie na pewno by odpowiedziały i to zwiększa bezpieczeństwo. Już nie mówię o wcześniejszych zobowiązaniach amerykańskich wobec naszego kraju i to jest realne. Jeśli chodzi tutaj o tą politykę europejską, to rzeczywiście toczy się gra. Gra, która my gramy w Unii Europejskiej. Właśnie chyba tutaj panu z tych troszeczkę właśnie zabrakło tego, że my gramy mimo wszystko w jednej drużynie. Są różne punkty widzenia. Proszę zobaczyć, nawet Nord Stream 2. Różne zastrzeżenia nawet, ale jeżeli trzeba podjąć decyzję, no to jest decyzja Unii Europejskiej. Na przykład Rosja próbuje tą Unię w pewien sposób rozbić. To jest właśnie bardzo interesujące w kontekście na przykład ostatnich doniesień dotyczących wpływu Rosji na wybory na przykład czy to w Stanach Zjednoczonych, czy nawet Brexitu. Coraz nowsze informacje wręcz pokazują, że to była akcja dość taka kierowana z olbrzymim rozmachem i te kilka procent przeważyło, bo to były niewielkie różnice procentowe, jeśli chodzi o wyjście czy pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Więc to jest. Tylko, że teraz ja myślę, że te wybory do Europarlamentu zmienią w pewien sposób proporcje. Też wejdą do parlamentu partie, które reprezentują podobny punkt widzenia, co rząd polski. Łatwiej będzie współpracować i myślę, że w tym sensie... Pytanie, jaki podział mandatów u nas w Polsce będzie, tak, to prawda? Też jest co weźmie ważne. Górę, co przemówi do społeczeństwa. Tak, i jeszcze jedna kwestia, o której tutaj my tak mówimy bardzo tak realistycznie. Natomiast ja uważam, że jeszcze trzeba tutaj podnieść ten kontekst duchowy. To też jest ważne, że my wnosimy też pewne inne spojrzenie, nie takie materialne. Też dla nas liczą się również inne wartości. Ja myślę, że z tymi wartościami, z tym takim głoszeniem tych idei, możemy w pewien sposób też zmieniać Unię i też grupować wokół siebie pewne czy partie, czy grupy społeczne w różnych krajach. Telewizja Trwam i Radio Maria, prosimy. Szczęść Boże, tu mówi Paweł z Opola i pozdrawiam serdecznie ojca i pana doktora. Dziękujemy. Drogi ojcze, ja mam taką bardzo smutny jestem z tego powodu, że żeśmy zamienili prawdę na interes, a prawdę amerykańską na prawdę Bożą. Boża prawda się nie liczy, tylko liczy się prawda Ameryki i USA. Tu doktor mówił o Ukrainie, że tam Rosja zaatakowała, ale kto obalił wybranego demokratycznie prezydenta? Był zamach stanu. Kto podpalił Syrię?
Kto podpalił Egipt, Libię? Kto? To jakoś, no, jeżeli my będziemy taką drogą szli, żeby się liczyła tylko prawda amerykańska, a Rosję będziemy robić wampirem, najgorszym jakimś złem, no to naprawdę nie widzę, żeby to trzecia wojna, tak mi kapelan, ksiądz powiedział po kolędzie, chodząc, mój proszę pana, to tylko może rozwiązać to kłamstwo wojna. Innego ja nie widzę. Tak bo mnie powiedział ksiądz na kolędzie. Teraz popatrzmy ten Nord Stream 2. Co mówi Korwin, ojciec premiera? Jeżeli Polska by prowadziła taką politykę jak Orban, to chcieli nam zapłacić grube pieniądze za trans. Grube pieniądze. Ale my dbamy o Żydów z Ukrainy, bo tam oligarchowie muszą kasę nabić z rosyjskiego tranzytu. No to więc my dbamy, my się solidaryzujemy z Ukrainą, a nie dbamy o nasz interes. A co nas obchodzi Ukraina? My dbajmy o nasz interes. Płacą nam, moglibyśmy mieć tańsze, jak to, jak Orban robi. On z dwóch, jak to mówię, pieców chlebek bierze. I co? I dobrze na tym wychodzi. A my nie. Dbamy o Izrael, tak jak ta konferencja. Panie doktorze, co to jest za konferencja, gdzie nas, Polaków, obrazili, od zbrodniarzy nas nazwali, upomnieli nas, że mamy płacić ciężkie pieniądze Żydom za nic. To jest, i oni mówią, że myśmy do pierwszej ligi weszli. No to ludzie, kochani, no idiotów Polaków robią. Ale jak będzie poprawność polityczna, jak to o Rosji, oczywiście to jest diabeł. Panie Pawle, dziękuję. Myślę, że nikt nie mówi tak, że ten to diabeł, a ten to anioł. Ale no, jeżeli chodzi o kłamstwo, to prawda nas wyzwoli, a nie konflikt zbrojny czy trzecia wojna. No, trzeba myśleć o tej polityce i dalekosiężnej, prawda, ale i o sąsiadach. Z Rosją też trzeba pretraktować. Nie możemy go też ani rozdrażniać, ale mądrze politykę uprawiać. No, pewnie nie mamy wyboru. Panie doktorze. Cóż mogę powiedzieć, bo wiele wątków tutaj się pojawiło od Bliskiego Wschodu, właściwie od Egiptu, aż po Morze Bałtyckie. Tak, jesteśmy w takiej rzeczywiście trudnej sytuacji, tak. Czy rząd daje, brzydko mówiąc, ciała, Trzeba też, tutaj było odwołanie do polityki Orbana. Trzeba jasno stwierdzić, że Węgry są mniejszym krajem, który jest mimo wszystko w innej sytuacji geopolitycznie niż Polska. Ja bym zadał pytanie, czy Polska, no, sąsiadując na przykład z Białorusią, czy my mamy odczucie, że sąsiadujemy z Białorusią? Oczywiście z tym krajem, ale to jest kraj, którym bardzo ściśle współpracuje z Rosją. Czy my chcemy, żeby no również tutaj na południu, tu przy granicy z właśnie na granicy biegnącej na rzece Bug, również był kraj, który no ściśle współpracuje z Rosją? No chyba raczej nam nie zależy. Tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, my przez 20 kilka lat nie rozwiązaliśmy kilka problemów, głównie związanych z polityką historyczną. I teraz to wszystko niestety w pewien sposób no, nawarstwiło się. To, co mówimy o zbrodni wołyńskiej, to rzeczywiście to można było wcześniej rozwiązać. Wtedy nie było żadnego konfliktu. Trzeba po prostu było siąść i rozmawiać i też wpływać na Ukrainę. Też stosować bardziej twardszą politykę. Teraz mamy taką trudną sytuację. Z jednej strony musimy wspierać państwo ukraińskie, z drugiej strony nie zgadzamy się z poczynaniami niektórych polityków, czy nawet części elit politycznych, które są no wręcz, przepraszam, ale niechętne państwu polskiemu, czy negują na przykład działalność UPA. Dla nich to jest no, bardzo chwalebna formacja, która walczyła o niepodległość Ukrainy. I dobrze, ale trzeba im mówić, słuchajcie, oprócz tego oni dokonywali rzeczy, które no, dla nas, Polaków, są nie do zaakceptowania. I za to musicie przeprosić jako potomkowie tych właśnie żołnierzy. To jest kwestia, którą można w pewien sposób rozwiązać, ale trzeba siąść i przedstawić. Ale tutaj widzę, szczególnie po stronie ukraińskiej ostatnio, tą demagogię. Niestety te wybory
prezydenckie na Ukrainie doprowadziły do wzrostu wręcz demagogii między naszymi... Tak. A idąc tutaj na nasze podwórko, bo tak nieraz mówimy, cudze chwalicie, swojego nie znacie, że Węgrzy dobrze się zachowują, że potrafią tą politykę prowadzić i wewnątrz, i na zewnątrz, mimo trudności. Jak pan ocenia rząd, który politykę prowadzi, tak, i tą, można powiedzieć, daleką, i tą wygodną, niewygodną z Unią Europejską, też wcale nam jest, można powiedzieć, nielekko, bo cały czas widzimy jakąś tam kontrę. I teraz jak się upominać też o swoje, jak taką politykę prowadzić z jednym, z drugim sąsiadem i w strukturach Unii Europejskiej? Mówiłem właśnie, że nasz rząd, rząd polski, bo niezależnie, bo właśnie tutaj dość często jest tak, że nasz rząd, rząd polski. Ja kiedyś właśnie słyszałem chyba słowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który mówił, że nie zgadza się z rządem, który wtedy podjął jakąś decyzję, ale to jest nasz rząd i on podejmuje decyzję i dla mnie to jest rząd, który, z którym się utożsamiam, bo to jest polski rząd. I ja też uważam, że my możemy się nie zgadzać z różnymi kwestiami, ale podnoszenie, szczególnie na arenie europejskiej, różnych zarzutów względem Polski, wręcz gra różnymi, wygrywanie wręcz takiej fobii w niektórych środowiskach wobec Polski, no nie przystoi niektórym naszym politykom i ja uważam, że to nie jest dobra polityka, to jest złe po prostu dla państwa polskiego. Natomiast rzeczywiście rząd polski prowadzi politykę, która artykułuje cele. To są cele, które zmieniły się bardzo, odbiegają od głównego nurtu politycznego. I rzeczywiście one zostały bardzo silnie zaatakowane przez niektóre środowiska, lobby. To trzeba pamiętać, że Bruksela to też są różne środowiska wpływu. I polityka, twarda polityka rządu polskiego spotkała się z dużym sprzeciwem niektórych właśnie środowisk. Ale ja myślę, że Polska nie jest w ten sposób jak gdyby postrzegana jako osamotniona wyspa. My mamy sojuszników, tylko sojusznicy są w poszczególnych kwestiach i powinniśmy bardziej aktywnie działać. Jestem szefem Ośrodka Debaty Międzynarodowej, to jest instytucja MSZ-u. Ja w pewien sposób utożsamiam się właśnie z tą polityką prowadzoną przez rząd polski, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można tylko może pewne zastrzeżenia mieć, że dużo kwestii jest otwieranych. Właśnie ja myślę, że jak gdyby działanie w jednym kierunku od początku do zakończenia jest znacznie lepsze niż dwóch czy trzech kwestiach. To pracując każdy nawet z nas wie, że najlepiej po prostu zacząć jedną pracę i skończyć i zabrać się do drugiej. I rzeczywiście w pewnych kwestiach brakuje takiej konsekwencji, jeśli chodzi o działanie. Natomiast ja myślę, że te kierunki, które zostały wybrane, są właściwe. Ja myślę, że też i tutaj rząd i pana właśnie pana premiera, ja myślę, że w dobrym kierunku nas prowadzi. To nie jest w pewnym sposób takie układanie się z Brukselą. To jest przedstawianie pewnych cech i wtedy toczą się negocjacje. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, na tyle możemy, czas nam pozwala na rozmowę niedokończone. Dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Zapraszamy jeszcze na 21:30. Dziś temat rok wyborczy w Europie, prognozy zmian. Czekamy też na takie typy państwa, czy państwa prognozy, jak państwo to widzicie. A na teraz dziękuję. Był z nami pan dr Jan Wiśniewski. Dziękuję, panie dziękuję doktorze. Bardzo. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.